Ponownie Słoweniec. Kosia. Ofori przyjął. Ofori niestety spadł. Zobaczymy, gdzie jest Anderson. On patrzy, gdzie jest piłka z lewej strony. Jego ten piłkarz nie powinien zupełnie interesować. Jego powinien interesować przede wszystkim Ofori, bo on był tutaj najgroźniejszy. On też trochę... Dagerstol. Ryzykowne, że Dagerstol nie grał po... Ofori. Po kontuzji. Ofori, niebezpiecznie, 2-0! Zobaczmy, co tu się wydarzyło jeszcze raz. Idzie Radosław Murawski do Oforiego, a później Dagerstol. Błąd Murawskiego i błąd Pereiry. On był za głęboko tutaj. On nie powinien być tak ustawiony. Przy tym strzale tutaj powinien być spalony. To jest jedna rzecz. Natomiast wszystko zaczęło się od tego, że Murawski nie przechwycił tej piłki. To jest takie mylące. Szymczak. Filip Szymczak. Iszak. Welde. Welde! Gol! Szymczaka, tak? Tutaj. Ciasno realizator. Grał tę powtórkę, nie widać, co tam się wydarzyło, bo Szymczak ruszył, mam wrażenie, z gratulacjami. Chyba dwójka pociągnęła go. Trzeba wrócić, trzeba odbudować obronę. Erik Daniel. Podnosi rękę w polu karnym Dioricin. No, Welde trochę za późno wrócił. Daniel, znów niebezpiecznie, jest dośrodkowanie. Dioricin! 3-1! Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć w tym momencie. Takie błędy w obronie, takie błędy w środkowej strefie boiska, bo te akcje też nie biorą się z niczego, one się biorą ze strat w środkowej strefie boiska. Liczba niedokładnych podań graczy Lecha w dzisiejszym meczu zatrważająca. Ja bym winił Welde za to, że nie ustawił się wcześniej.